Hej, tu Dalmar, witam serdecznie w kontynuacji moich przygód z miastem biskupin w SimCity. Wznawiamy rozgrywkę i bawimy się dalej w burmistrza. Jak na razie uważam, że idzie mi całkiem nieźle, co zresztą za chwileczkę będziecie mieli okazję zobaczyć. Udało mi się utrzymać wielką zadowolenie i szczęśliwość mieszkańców przy jednoczesnym dosyć poważnym rozwoju, jak na pierwsze pół godziny gry, zarówno stref komercyjnych, mieszkalnych i fabryk. Czyli tak, tu mam fabryki, wiatr z tego co widziałem wieje w tamtą stronę, czyli nie na budynki mieszkalne, które znajdują się w tej części. Tu mam elektrownię wiatrową, przepompownię wody. Oprócz budynków mieszkalnych, które tutaj widać, są tutaj strefy komercyjne, czyli sklepy. To wszystko jest zrobione w takim istnie polskim stylu, czyli przedzielone dwoma pasami ruchu, czyli cztery pasy w obydwu kierunkach łącznie, przedzielone pasem zieleni w tym pięknym moim mieście utrzymuje, co pozwala mi utrzymywać bardzo ładny przychód miesięczny, pomimo tego, że zadłużyłem się troszeczkę, już mam wykupiony komplet obligacji. Z takich ciekawszych budynków dysponuję z budynkiem straży pożarnej i mam jeszcze klinikę, która zapewnia mi zabezpieczenie na temat wypadków, tak bym to powiedział, jakoś w fabrykach. Moim problemem na tą chwilę jest dosyć słaba droga, tak jak widać, w kierunku pomiędzy tymi strefami, jednak wybudowanie tej autostrady jest strasznie kosztowne i postawiłem tutaj tylko drogę gruntową, co powoduje, że pojawiają się pierwsze korki. Brakuje nam stref mieszkalnych, więc może tym się na początek zajmę. Mieszkańcy to zawsze jest dodatkowy przychód i wpływ gotówki. Dobra. I tu już się kończy gotówka, tak? I tu wszędzie postawimy te strefy mieszkalne, co powinno zaspokoić głód lokalowy. No i wprowadzić się, proszę. Fajne rowerki. Będą pożary, ale za to będzie kasa. Mniej pożarów niż 5. Są fajerwerki, chłopaki odpalają, cieszą się. I mam nadzieję, że nie będzie za dużo pożarów. A straż pożarna sobie w ogóle myślę, że całkiem nieźle radzi. Jest kolejny wpływ gotówki, więc dobudujemy ulicę i dobudujemy kolejne strefy. Wydamy kolejne pozwolenia budowlane. Na rogatkach, z tego co widzę, nie mogę budować. Czy wydawać pozwoleń? O, jakiś dymek się tu pojawiał. Pożar. Blisko na szczęście. Zbłąkany kot, sklep zoologiczny. Na szczęście strażacy dosyć blisko mieszkają, więc
powinni ogarnąć pożar po tych fajerwerkach. Zbieram pieniądze na większy dom, a ty co? Czy mam poprawić swoją ocenę? Spytaj mnie później, nie jestem pewny, czy uda mi się poprawić moją ocenę. Przyjechały kolejne ciężarówki, ludzie się wprowadzają. I to jest fantastyczne. Chciałbym zapewnić wam jeszcze szkoły, bo uważam, że warto, żeby były, oraz policję. Ci dalej puszczają fajerwerki. Może byśmy rozbudowali ich. Wozy strażyckie są wysłane dwa razy szybciej. Znak straży pożarnej. Nad drogą. Tak, postawiliśmy. Garaż wozu strażackiego 15 tysięcy, a to powoduje nam dzwonnica, że dwa razy szybciej nam się potrzebuje najpierw garażu, pewnie dodatkowego garażu i dopiero wtedy będę mógł postawić masz flagowy straży pożarnej. Dobra. Ci tu gaszą cały czas pożar tego sklepu zoologicznego. Flaga na maszt. No proszę. Kolejne przyczepy kempingowe, domki założone. Zastanawiam się, czy zbierać kasę i nie spłacić może obligacji, co spowoduje kolejny wzrost przychodów, czy jednak się z tym wstrzymać jeszcze i moment, ulicę chciałem, nie kolejną strefę. Zburzyłem domki. Jak słodko zrobiłem. W ogóle ta droga nie przypiął, nie wyłatał. Zburzymy ją może. O, tak ją wybudujemy. Nie ma kasy oczywiście, ale to nic. Znowuż pożar. Gaszą chatkę. Może przyspieszymy upływ czasu, to na razie wszystko się tu, ja się pewnie czuję. Korki się rozładowały trochę. Poczytajmy ten komunikat, że nie, o tak. Mnóstwo problemów zdrowotnych, z wielu chorych, kruplannych, simów.
O rozbudowanie służby zdrowia potrzebujemy. Trzeba zwiększyć ochronę straży przeciwpożarowej. O, parki możemy sobie... Też tylko przy ulicach. $20,000 kosztuje mi straż pożarna. Trochę dużo. Czemu nie można? Dobra, to może buldożer dookoła będziecie jeździć. O, właśnie. Udało się podwójne skrzyżowanie zrobić. Czy tutaj czasami nie pociągnąć ulic niskiej gęstości? Tak, i to dodatkowe tereny, które tu postawimy. Dobrze. Tu gdzie były te parki, tak? Gdzie były parki? Tu. Można większe budować. Rozbudować. Okej. Wygląda to fajnie. Zwłaszcza w przypadku tego gościa. Ci się rozbudowują. Niesamowite. Jakieś większe metropolie będziemy mieli. Simy zadowolone, to najważniejsze. Pali się. Te fajerwerki to ten był słaby pomysł. Iguana z rana. Nasza firma się pali, ale bus strażacki jest zajęty. Strasznie jakoś nieprzemyślana jest budowa tego. Parku. Nie podoba mi się to. Budowałem wokół niego kosztowną ulicę i nic więcej. No dobra, zajmiemy się tym później. Ci znów fajerwerki odpalają, co za wariaci. Ile kosztował bus strażacki? 15,000, to jeszcze poczekamy chwilę i zainwestujemy.
zwiększenie ochrony przeciwpożarowej, bo się zgliszcza pojawiają. Fajne pierwsze rezydencje się pojawiły. Spoko. Dobra, mamy 15 tysięcy, można rozbudować straż pożarną. Dobra. 66% poparcia, to raczej nie jest na to. Rubowisko. Zjarała nam się. Hacienda. Ale mamy dodatkowy wóz strażacki. Jeżdżą chłopaki. Wody gruntowe. Tu się zaczyna pajczyć. Zwiększyłem ochronę przeciwpożarową. Tylko z tego. Nie chwilę to musi potrwać, zanim się to ureguluje wszystko. Przyspieszmy tempo czasu upływu. Jaki pożar. Gaście, to ludzie. $20 000, żeby spłacić obligacje. Utrzymanie straży pożarnej kosztuje mnie najwięcej i obligacje jeszcze. Czyli obligacje, jak zaraz spłacę, to $500 będę zyskał. Odbudujemy może jeszcze służbę zdrowia. Stanowisko karetki. Niech będzie. Symbol. Dobra. Policję by się przydało wybudować. Za jedynie 30 tysięcy będą pilnowali porządku w mieście. A szkoła ile kosztuje? 16 tysięcy. Podstawówkę. Możemy jeszcze bibliotekę za 10 tysięcy. Mamy bibliotekę. Mamy bibliotekę. Super. To jeszcze szkołę tylko wystawię. Natomiast na razie to jakieś nieporozumienie z drogi zajmują więcej tutaj miejsca niż budynki.
popełniłem jakieś błędy w planowaniu przestrzennym i tak było słodko na początku, a to taka jakaś lipa wyszła. No to pojawiają się coraz więcej... Pojawia się coraz więcej... fajnych budynków. Wysokie podatki. No właśnie wam obniżyłem. I zbudujemy teraz podstawówkę. Tak, to jest podstawówka, podstawówka. Podstawówkę. Gdzie wam to zbudować? Tu. O, ale od razu się ucieszyli. Dwa autobusy szkolne. Parking dla autobusów szkolnych zapewnia dodatkowe autobusy. Klasy szkolne i klasy na najwyższym piętrze. No dobra. Brak przystanków. Przystanki. Stawia się po mieście przystanki. To postawiajmy w całym mieście. Tak trochę na pałę, ale... No, myślę, że będziecie zadowoleni. A ci sobie dojdą do przystanku, nie? Do przystanku. Szczęście komercyjne, szczęście przemysłowe, mieszkaniowe, wszystko rośnie. 75% poparcia. Chyba jestem niezły. Prawie jak burmistrz Gdyni. Burmistrz, prezydent w Polsce chyba jest. Patrzę, na drugą kadencję został wybrany z 90% poparciem. Czy na trzecią, już nie kojarzę, ja nie mieszkam w tym mieście, ale gdzieś tam czytałem o tym, że jest on naprawdę sprawny i do tego jeszcze jest niezrzeszony z żadną partią, czyli można. Z całego tego miasta, podobno Gdynia zresztą, gdzie on jest prezydentem, jest jedynym miastem, czyli Sopot i Gdańsk już takimi nie jest, gdzie nie ma korków. To jest dopiero osiągnięcie w tym pięknym kraju. Dobra. To była chwila uwielbienia dla prezydenta miasta Gdyni, a tymczasem... Tymczasem przydałoby się spłacić obligacje. 18 tysięcy. Tak, spłaćmy. Ależ super. Mamy spłacone obligacje. To zwiększa nam oczywiście miesięczne przychody. Transport publiczny. Zajezdnie autobusów wahadłowych. Chętnie bym to wybudował za jedyne 20 tysięcy w naszym pięknym biskupinie. Ja chyba tak zrobię. Rumowiska? Może niby gdzie? To się nadaje do wyburzenia. Pożar budynku już nie ma. Opuszczone budynki po pożarach. Siostra. No dobra. Zbliżamy się do progu 20 tysięcy. A ja potrzebuję na policjantów 30 tysięcy. Czyli jeszcze trochę. Posterunek policji. To nam na pewno się przyda. Przychody mamy takie, że nie zburzy nam to jakiegoś balansu ekonomicznego.
Możemy też spłacić kolejną część obligacji, ale na razie byśmy zostawili to w spokoju. Ewidentnie brakuje nam przestrzeni do mieszkania. Mamy 30 tysięcy, czyli możemy stawiać posterunek policji. Może tu. Fantastycznie. Typa, proś! Co umożliwia nam zrobienie? Możemy postawić oczywiście znak. Co zmniejszy nam przestępczość, bo policjanci mają symbol swój jest. Parking dla radiowozów. Możemy cele postawić. Okej, okay, na razie to wszystko. Dobra. Czyli trochę pchnęliśmy nasze miasto z regionem w regionie do przodu. Pierwsze problemy planowania przestrzennego do tego parku, nie jestem zadowolony, się pojawiają. Ale pojawiają też pierwsze piękne haciendy, które stanowią dumę tego chluby miasta. Pojawiła się policja, rozbudowaliśmy straż pożarną, mamy też większą szkołę. No to co? Na tą chwilę kończę. Ja zapraszam na kolejną część mojego materiału na temat rozbudowy miasta, skupin wkrótce. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej, do usłyszenia.